to też im powiedzieliśmy. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Prezentacja aplikacji 20 w poniedziałek i 21. Tak naprawdę rekomendacje komisji, która będzie werdyktem, więc liczmy na to, że zakończy się to dla nas pozytywnie. Panie prezydencie, jeżeli dostaniemy tę Europę z Komisją, to co się wtedy stanie? Jak tutaj były takie szaleństwa przed, to co będzie potem? Będzie jakaś brazylijska samba przez tydzień, tak? Będzie dobrze. Znaczy, my po pierwsze wiążemy się ze wszystkich zobowiązań, które składamy w aplikacji. Otrzymamy narzędzie do budowania tej współpracy ze wschodem, do budowania również tych relacji miasto-region, bardzo ważnych relacji, bo Lublin traktujemy jako lokomotywę rozwoju dla całego regionu. Chcemy promieniować tym, co tutaj mamy, a mamy dużo atrakcyjnych w tej chwili projektów również i dla pozostałej części Polski. Zresztą dzisiaj miałem okazję w Radzie Lublin mówić, że tak naprawdę docenia się to, co jest w Lublinie, jak się patrzy na Lublin z zewnątrz. My jesteśmy tu w środku, a można powiedzieć, że żyjemy tym, więc tego może nie widzimy, ale już dzisiaj, jeśli rozmawia się ze środowiskami kultury w innych miastach, a mam okazję jako członek Unii Metropolii Polskiej i Związku Miast Polskich bywać na różnych spotkaniach, to mówi się, że poziom artystyczny projektu w Lublinie jest bardzo wysoki. Lublin budzi ciekawość, ale też jest doceniany z racji tych projektów. Więc doceniajmy naszych twórców, doceniajmy wszystkich tych, którzy przy aplikacji pracowali, bo wykonali naprawdę znakomitą pracę. I niezależnie od tego, jaki będzie werdykt, bo to jest komisja i komisja kieruje się dużymi kryteriami, w tym wspomnianą dostępnością komunikacyjną. Ale myśmy wykonali tę pracę naprawdę dobrze, możemy z tego być dumni. Będziemy sobie stawiali każde nowe cele, w tym również i miasto Zdecie Lublina, żeby dalej tak aktywnie decydować o swojej przyszłości. Ale mimo wszystko jestem dobry myśl. A jakie dzisiejsze słowa powtarzają w trakcie wizyty, hasła? Myślę, że to, co chcieliśmy pokazać. Eksperci na wielu spotkaniach mieli to słowo, czy to słowo już odmawiał. Obywatelski. Lublin aktywny, dynamiczny, ale obywatelski. To, że i te aplikacje przygotowywali wszyscy i ten okres do 2016 roku chcemy wypełnić aktywnością ludzi. Ja zresztą podkreślałem, że przy prezydencie działa już Rada Kultury Przestrzeni, za chwilę będzie Rada Pożytku Publicznego, że działają rady czy ciała zrzeszające przedsiębiorców, że chcemy gromadzić wszystkich tych, którzy chcą się włączyć do budowania strategii Lublin 2020, które to strategii, zarówno kultura, jak i nauka, są tym filarem czy tymi celami priorytetowymi. Nie zapominamy o gospodarce, ale my dzisiaj stawiamy na te przewagi konkurencyjne, które Lublin ma właśnie w sferze nauki i w sferze kultury.